gdyby nie osoba, która za tym wszystkim stoi, która nam to spotkanie zorganizowała i której teraz wypatrujemy, prezes naszej fundacji, prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Futbol, pan Wiesław Dziubek. Zapraszamy do Was! Wielkie brawa! Brawa mają być takie głośne, żeby pan Wiesiu nie dał rady nic mówić przez pół minuty. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę jestem wzruszony i po raz kolejny, po raz piąty spotykamy się tutaj tylko i wyłącznie w jednym celu, aby pomóc. Piąta edycja turnieju charytatywnego organizowanego przez Fundację Łączy Nas Futbol. Komu w tym roku pomagacie? Pomagamy trójce chorym dzieciakom. Jedno dziecko jest z Lubinia, jest to 3-letnia Gaja. Jedno dziecko jest ze Świdnicy, jest to Gracjan, również 3-letni. I bardzo ciężko chora Antosia ze Strzaw na Zdroju, 7 lat. A jakie przedmioty w tym roku mogą wylicytować nasi kibice? To ja proponuję, żeby kamerzysta objął, bo 15 minut nam zajmie wymienianie. Najlepsi topowi piłkarze Polski, wszystko dla dzieciaków. Mam nadzieję, że uzbieramy dużo pieniążków, bo o to chodzi. Jest na skrzydle jak zawsze. W tej sytuacji Krzysztof Janusz, ale do niego piłka nie dopadła. Teraz mamy pierwszą bramkę podczas tego turnieju. Konrad ma podobno za moment wystąpić w ataku. Podobno taka zmiana jest w drużynie Zagłębia Sikowana, że Konrada Polenca zobaczymy w ataku. Liczymy na to, że ta drobna kwota się mocno zdziesięciokrotni przynajmniej. Żeby tego sobie wszyscy życzymy, żebyśmy jak najwięcej zdobywali środków i żeby udane były licytacje. Tym razem chcieliśmy przekazać zebrane pieniądze na wsparcie dla Gracjanów. Dziękujemy. Wiele zabrakło, żeby na Lulet miał pierwszą okazję do interes. Młoda zmiana! Błażej Augustyn. Jest Marcin Żebłakow, jest Piotr Góralczyk. Jak na razie utrzymują się przywince, ale do czasu było tak jaka. Sławek Suchowski i niewiele zabrakło.
Na drugą nogę, na lewą drogą, kasuwerek dla kabinka, gdzieś uciekła. Idę na te państwa! Troszeczkę brak, myślę, że to państwa przydało. Jeśli nie, to na to nas próbują. Drogę do bitu! I wreszcie, jaka okazja!